Dzisiaj, korzystając z okazji, że jesteśmy w okolicach Katowic, zaprosił mnie mój kolega Robert Nowak, właśnie obecny na załączonym filmiku, do treningu w Żywcu, bo właśnie on tutaj stąd pochodzi, tu prowadzi firmę, tutaj tu też jest jego rodzina. Zaprosił nas do bardzo dobrej siłowni, przyjechaliśmy ze Zbyszkiem Palimaką, bo on tutaj pomaga mi na Śląsku w wielu przedsięwzięciach. Planujemy tutaj przeprowadzić w przyszłości też kurs. Roberta znam z kolei z Holandii, tam przeprowadzał, kończył kurs za moim pośrednictwem, więc tam się już poznaliśmy. Teraz zjechał do Polski, prowadzi tu warsztat samochodowy. Jakbyście mieli jakiś problem mechaniczny, to polecam. Jest bardzo dobrym, solidnym, można powiedzieć, mechanikiem, pasjonatem zresztą. No i to dodatkowo jego hobby to jest kulturystyka. No. Troszeczkę zrzucił masy, no bo tutaj te perypetia takie rodzinne i można powiedzieć brak diety jakiś czasowy, no tutaj od czasu wiosny to przynajmniej 10 kg było, no ale siła jakaś tam jest. No i bardzo dobrze, bo jak już jest siła, no to tylko troszeczkę więcej jedzenia i te mięśnie zaraz będą szybko reagowały. Zbyszek jest, nawet nie miałem pojęcia, że tak mocny, tak silny i zaangażował się tutaj ostro z nami w trening, więc prawdopodobnie coś czuję, że na wiosnę jednak będzie rzeźba, bo ja już mu tu truję jak mogę, żeby tam troszeczkę z tego bębna zrzucił. No i to w końcu może dotarło, no bo to, słuchajcie, no nie ma sensu nosić kurde balastu tyle lat, nie? No dołączył do nas też kolega Roberta, nie pamiętam niestety imienia, nie zapisałem sobie. Ciężko z tymi imionami u mnie, bo to jest, kurczę, taka moja pięta achillesowa też, jeśli chodzi o pamięć. Jak mi się tylko ktoś przedstawia, od razu zapominam to na imię. Taki mam po prostu, bo zawsze tak miałem. No zrobiliśmy tutaj wyciskanie, te wstępne takie pierwsze serie, a później jeszcze doszliśmy do wniosku, że ta suwnica bardzo dobrze pracuje i no nawet nie jesteśmy tacy słabi, to sobie strzelimy jeszcze tutaj, można takie powiedzieć, serie schodkowe na koniec, więc dobrze to poszło całkiem. No kolega też był parę tygodni, mówił, bez treningu, więc jego siła jest zdecydowanie mniejsza niż nasza. Zresztą masa też zresztą, no to ciężko by było, żeby, chociaż zdarzało się, że tacy szczuplejsi zawodnicy byli całkiem silni. Moja waga obecnie to jest 118 kg, ja się tak raczej nie chcę już rosnąć za bardzo, raczej w drugim kierunku, że wolałbym już raczej schudnąć. Nie chcę w ogóle mieć z tym większych problemów, bo no bo od razu tam przy 120 może się jakieś nadciśnienie będzie wdzierać, będę tylko zmęczony, a te czasy wielkiej masy mi się już po prostu dawno już mam ze sobą. Raczej wolę mieć jakość i jakiś w miarę wygląd. Na tych serii jest dość sporo. We'll be right back.
następnym ćwiczeniem po wyciskaniu na suwnicy Schmidta zrobiliśmy wznosy sztangielek bokiem. Ja tutaj zrobiłem to ze stałym ciężarem, tak żeby wyczuć ruchy. Tutaj też będzie widać, że każdy z nas to troszeczkę inaczej wykonuje. No też są kontrowersyjne tutaj spory na temat tego wykonywania. To też w zależności pewnie od tego, jak te na ramieniu się kształtują u kogoś. Ja różne metody próbuję stosować. No raczej zachowuję taką stałą zasadę, że staram się mieć zgięte łokcie, nadgarstek niżej niż łokieć. Oczywiście nie zawsze to się udaje. No i oczywiście mały palec niżej od kciuka w momencie, kiedy mam dłoń położoną w górnej fazie ruchu. Staram się też zatrzymywać w tym górnym położeniu i wykrzesać taki moment zatrzymania. No nie zawsze to jest możliwe. Oczywiście to wszystko mam zawsze w głowie, no ale to jak to wychodzi, no to tylko widać w praktyce, czy to jest tak, jak mówię, czy nie jest. Sami możecie ocenić. No i ostatnim z ćwiczeń wykorzystaliśmy tutaj linkę wyciągu, którą jeszcze wzbogaciliśmy o dodatkową linkę i robiliśmy ściągania tylny akton części barków, więc bardzo mocno zaangażowaliśmy tutaj wszystkie z grup. Ja staram się tą linkę ciągnąć tak, żeby przyciągać ją mniej więcej do poziomu brody. Staram się też oczywiście zatrzymać ten ruch w końcowej fazie ruchu. Ustawiam dłonie w poprzek, tak nie ciągnę ich, tylko jakby przesuwam łokcie do tyłu, co ma po prostu jeszcze bardziej wpłynąć na zaangażowanie tego tylnego aktonu. A oczywiście to jest moje sugestywne spostrzeżenie. I tak odczuwam tą pracę najlepiej. Być może któryś z Was będzie ustawienie dłoni miał inne i będzie czuł to jeszcze inaczej. I kolejnym, następnym, takim już bardziej na dobicie ćwiczeniem było ściąganie do kości potylicznej z zaangażowaniem tutaj czworobocznego, czyli takim operowaniem w ruchu wstecznym. Dokładam to czasem do tylnej części barków, żeby jeszcze te barki na skutek tego oporowego ruchu mocniej wyciągnąć i jakby tak można powiedzieć oszlifować w formie takiej, że one są no takie robią się bardziej kwadratowe. Łączę to najczęściej z
mięśniem na czworoboczny. Akurat tutaj będę robił z mniejszym ciężarem, żeby taką amplitudę ruchu mieć większą. Czyli z momentem zatrzymania brodę obciągam do dołu i utrzymuję to tak w granicach 10 powtórzeń.